Gate. Ruszyliśmy z Warszawy, dotarliśmy do Poznania, właściwie do Przeźmierowa. Tor Poznań, tutaj odbywa się 10. runda Rock Cup Poland. Pogoda, jak widać, jest wyśmienita. Synoptycy zapowiadali, że ma być przelotny deszcz. On może trochę wpłynąć na rywalizację podczas dzisiejszych zawodów, ale czy będzie padać? Spójrzmy w niebo. Nie zapowiada się, żeby cokolwiek miało padać i miejmy nadzieję, że tak będzie, bo wtedy rywalizacja jest bardziej wyrównana. Przed nami 5 wyścigów przedfinałowych, przed nami 5 wyścigów finałowych. Wtedy dowiemy się, kto zdobywa nagrodę w 10. rundzie Rock Cup Poland. No to sprawdźmy, co się działo. Klasa Senior Rock za nami, Dalia piąta, niech sobie gada z kim tam chce. Michał, ty dzisiaj zajmujesz się jej kartem, z tego co widzę. Nie tylko dzisiaj, ale tak. Dobra, nie tylko dzisiaj. Powiedz mi taką rzecz, co właściwie trzeba zrobić po wyścigu? Po wyścigu musimy wziąć koła, oddać do parku zamkniętego. No, park jest za nami, tam tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby każdy zawodnik miał różne szanse i korzystał z tych samych opon cały weekend. Mm-hmm. Nie dobierał sobie po prostu nowych, lepszych opon. Ja widziałem, że ktoś sprawdzał tutaj. Tak. Sędziowie badają m.in. paliwo, czasami niektóre badają mieszankę paliwa, czy się zgadza. A czego nie można dodawać do paliwa w takim razie? Jakichkolwiek ulepszaczy. Dobrze, to co to jest za paliwo w takim razie? Tylko 98, tak jak na stacji możemy zatankować. Czyli w takim karty mogę podjechać na stację i sobie zatankować? Można powiedzieć, z tym, że trzeba pamiętać, że to jest silnik usłowy, więc trzeba dodać oleju. Ile? Także, no to zależy, 4-5%. No i dobrze. Ida, jak ci poszło? No bo tak można powiedzieć, że w miarę. Zawsze może być lepiej, ale tak jak przed chwilą udzielałam dla ciebie innego wywiadu, powiedziałam, że nie spałam 40 godzin i poszłam spać dopiero w piątek wieczorem, także pod tym względem uważam, że jest okej, jestem trochę zmęczona po pracy, ale trzecia byłam, więc jest okej. Zadowolona. Tak. Słuchaj. Zrealizowany. Padok. To się nazywa, to jest wszystko. Tak. Mówię, że jesteś największym parówkożercem. Tak, jestem parówkożurczą, parówki zjadam na śniadanie zdecydowanie. Z jakimiś przyprawami, coś tego? Nie, na miękko powiem. Parówki na miękko? Parówki na miękko. To takie miękkie parówki są wszystko.